Polski. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego naszego wykładu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Białego. Witam serdecznie. Pana Andrzeja polecił mi Grzegorz Braun. Kiedy żeśmy myśleli o tej konferencji na przełomie lipca i sierpnia, to powiedział: Rafale, koniecznie zaproś pana Andrzeja, specjalistę od Polaków na terenie obecnej Republiki Białoruskiej. Witam, panie Andrzeju. Dzień dobry. Proszę bardzo. Może jeszcze raz pokażę pana książkę. Proszę. To jest ta książka Mniejszość polska na Białorusi sowieckiej w latach 1921-1939. Wyjątkowe i mało spotykane wydawnictwo. Jest tam na pewno jakiś egzemplarz do nabycia jeszcze. Natomiast wiem, że pan Andrzej zajmuje się też późniejszym okresem, też bardzo burzliwymi, trudnymi dziejami Polaków na terenie Białorusi. Czy na stojąco, czy na siedząco? Ja wiem, no mogę, mnie to wszystko jedno. Byle głośno, można siedzieć, byle głośno. Dobrze, będę starał się. Proszę bardzo. Nazywam się Andrzej Biały, pochodzę z Przasnysza, reprezentuję Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Chcę podkreślić, że to, że zająłem się Białorusią, a w szczególności kresami białoruskimi, to jest związane właściwie z tym, że mieszkałem na terenie Białegostoku i miałem serdecznego przyjaciela. Natomiast ja jestem potomkiem kresowiaka, który pochodził spod Trębowli, którego powiedzmy przodkowie pochodzili jeszcze z lat średniowiecza, ponieważ jak babcia mi mówiła, były przekazywane powiedzmy dokumenty związane z nadaniem ziemi pod Trębowlą przez Jana Olbrachta. Nie zająłem się Ukrainą ze względu po prostu tym, po tym jak przeczytałem list, który wysłał kolega ojca do ojca. Ojciec poszedł do armii, natomiast kolega został i on napisał, co Ukraińcy robili. Dlatego ja nie chciałem tego ruszać, nie chciałem po prostu... Z Ukraińcami nie chcę mieć żadnych kontaktów. Zająłem się Białorusią między innymi dlatego, że mieszkałem na Białostoczyźnie. Tam poznałem bardzo sympatycznych, bardzo miłych ludzi, którzy traktowali mnie jako swego. Ja w zasadzie nie jestem historykiem z wykształcenia. Ja jestem geografem. Ale dzięki temu, że jestem geografem, miałem takie inne spojrzenie na to wszystko, na ten przebieg, na tą historię. I może jeszcze jest ważne to, że podkreślając, że jestem geografem z wykształcenia, udostępniono mnie rzeczy, które normalnemu historykowi nawet się nie śniło, że może coś takiego dostać. Co prawdę mówię, byłem przez jakiś okres obserwowany, ale udało mi się zdobyć rzeczy, które do tej pory, powtarzam, nikt do tej pory nie zbadał. No, tutaj recenzentem mojej pracy doktorskiej, bo to jest wydanie mojej pracy doktorskiej, recenzentem jest, można powiedzieć, najlepszy specjalista polski od Białorusi, profesor Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego. I on napisał, że recenzowana praca jest wybitna, ale to najważniejsze dla mnie to jest napisane tak. Podstawową zaletą rozprawy jest właśnie to, że dr Andrzej Biały
Podkreślam, jedyny badacz z Polski dotarł do nieznanych, często dotąd niedostępnych materiałów i dokumentów, jakie zachowały się w obecnie w białoruskich archiwach. No, udało mi się. Ja zastosowałem metodę taką, że ja mam misję do spełnienia. Dostałem stypendium naukowe z Unii Europejskiej na pół roku. To jest, dostałem 1500 euro. I jak dostałem, udało mi się wejść do tych archiwów. Ja nie szukałem, przebierałem tego. Ja szukałem wszystkiego, co jest polskie. Dotyczyło Polski, nie patrząc na to, że ono dotyczy nie mojego tematu. Ja wszystko kazałem kserować, opieczętować, zabierałem zaświadczenia, żeby nie było kłopotów na granicy i przywoziłem do Polski. Także dokumentów mam dość dużo, dlatego każdy dokument jest kserokopią i z potwierdzeniem urzędu tego archiwum. A poza tym udało mi się dotrzeć do gazet polskojęzycznych, których kazałem zeskanować. To ja mam ponad 800 sztuk stron różnych gazet. Nawet tych, które powiedzmy oficjalnie są, a nie można dostać, ale udało się. I dużo, dużo dokumentów takich jak powiedzmy książki metodyczne do nauki języka polskiego, książki metodyczne do walki z Kościołem katolickim, różne powiedzmy książki takie jak elementarze do nauki języka polskiego, wytyczne powiedzmy do walki właśnie przede wszystkim z Kościołem. Bo tam było wydawnictwo Bezbożnik, które wydawało multum różnych rzeczy w języku polskim, w rosyjskim i mnie się to udało przywieźć do kraju. Ja zaznaczam, że to, że mam, to nie znaczy, że ja sobie to trzymam. To jest, proszę Państwa, ważne, że jest w kraju. Czy ja zdążę to zrobić, opracować? Nie wiem. W każdym razie jest w kraju i ktoś to jeszcze opracuje. A przechodząc do książki. No cóż, no praca jest, w zasadzie praca jest, to była praca dwutomowa. Ponieważ polegało to na tym, że ja sobie założyłem taką rzecz. Zrobię taki wstęp ogólny na podstawie tego, jak przedstawiana była wojna i przygotowania do wojny przez Polaków, Białorusinów i powiedzmy Rosjan. I wtedy można było porównać te powiedzmy koncepcje, ich spojrzenie na to. A więc w pierwszej części porównałem to w oparciu o właśnie dokumenty czy opracowania Rosjan i innych, powiedzmy, no bo też znalazłem dokumenty dotyczące powiedzmy postępowania bolszewików, przemowy Lenina, jakieś tam dokumenty związane z Kominternem, który miał jakieś tam wytyczne dotyczące Polski i w ogóle działania komunistycznej partii. A więc tak mniej więcej przedstawiłem pierwszy rozdział. Następny rozdział to przedstawiłem jakie były w ogóle stosunki między Polakami a Białorusinami. Ja tutaj na początku swojej pracy od razu podkreślam, że jedyny naród, który traktuję jako przyjazny Polakom,
to właśnie Białorusinów. Nie Litwinów, dlatego że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Litwini to Ponary. To jest około 100 tysięcy Polaków, no, Polaków i Żydów. I nie, to są, nie są to przymuszeni przez Niemców. To są Litwini, którzy zastosowali metodę oczyszczenia terenu z Polaków. Drugie to są Ukraińcy, którzy zastosowali podobną metodę. Też tego. Natomiast kwestia określenia, ile Polaków było na Białorusi, to jest trudno określić, dlatego że no, oficjalnie przeprowadzono w 1926 roku spis powszechny. I według tego spisu powszechnego Polaków właściwie powinno być 97,5 tysiąca. Natomiast profesor Winnicki i profesor Iwanow powiedzieli, że nie, ta jest więcej, jest około, było około 300 tysięcy. Więc ja sobie postawiłem za zadanie no, znaleźć, w jaki sposób to znaleźć. No, najważniejsze są raporty, powiedzmy, organizacji partyjnych. Nie było wtedy Urzędu Bezpieczeństwa, ČK, jakichś tam jeszcze innych politycznych rzeczy, ewentualnie państwowych instytucji. I spotykam się z taką rzeczą, że jest napisane. Oficjalnie Polaków jest około 100 tysięcy, ale my wiemy, że jest mnogo, mnogo bolsze. No, potem dowiadujemy się, że jakieś tam znowu robią, powiedzmy, przekręty, że jest lista, gdzie człowiek, ludzi, Polaków jest oficjalnie na liście 4, resztę są Białorusi. I po zrobieniu powtórnej spisu okazuje się, że jest na odwrót. I tutaj jest taka bardzo istotna sprawa, że ja udowodniłem, znalazłem te dokumenty, że tych Polaków było ponad 300 tysięcy. To nie tylko bazując na raportach Biura Polskiego. No bo Biuro Polskie mówi, tyle i tyle jest Polaków, teraz przychodzi do Białorusi, dołączona będzie Homelszczyzna i tam jest około 200 tysięcy Polaków. No. I potem są wydania, powiedzmy, takie kodeks rolny, tłumaczeniu na język polski dla polskich chłopów i szlachty tej małej. No, jest tłumaczony na język polski i Heldman, wiceminister rolnictwa Polak, znaczy Polak z Krakowa. I on pisze, że jest około 300 tysięcy Polaków. Potem jest taka jeszcze inna pani, która wydaje taką książkę, powiedzmy, chodzi o książki polskojęzyczne. I też pisze, że jest 300 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. A więc ja te wszystkie rzeczy zebrałem, potem jeszcze dodatkowo inne takie, powiedzmy, stwierdzenia, oświadczenia, raporty, no i wyszło mi, że jest około 300 tysięcy. Nie dość tego. Ja znalazłem taki dokument, jeśli chodzi o spis powszechny 1926 roku, że spisujący zwraca się, jak ma postępować. Był na szkoleniu i powiedziano mu, ma postępować tak, a tydzień przed, powiedzmy, przed spisem przyjeżdża jakiś inspektor z rejonu i mówi, słuchajcie, nie trzeba tak, te wioski, te miejscowości i te inne mają być białoruskie. I on się pyta, zwraca się do wyższej instancji, jak on ma postępować. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, ten osobnik, który dokonuje spisu,
ma do dyspozycji ołówek i gumkę. A więc nie pisze się normalnie czymś, co zostawia ślad, tylko można to ewentualnie szybko zmienić. No, a więc mamy następny przykład. Poza tym, to co zarzucili polskiemu biuru, to jest to, że polskie biuro przespało ten okres przygotowawczy. Może to było i specjalnie zrobione, przyblokowane przez Białorusinów, nie wiem. Nie mogę powiedzieć. Natomiast było coś takiego, że przed spisem w 1926 roku zostało zwołane posiedzenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Bolszewików Białorusi, gdzie powiedziano, że urzędnicy, komsomolcy, tam inni i tak dalej, mają wykonywać polecenia partyjne, a w związku z tym trzeba wykonać tak i tak. A więc już było powiedziane, że wszyscy urzędnicy, nauczyciele i tak dalej, Białorusini mają wykonywać, określić ile ma być Polaków i kto. Poza tym, tam było jeszcze takie stwierdzenie, no jeśli człowiek zwraca się do, jeśli obowiązują w zasadzie cztery języki, polski, rosyjski, żydowski i białoruski, jeśli obowiązują i się zgłasza, zwraca do niego ktoś, powiedzmy w języku, załóżmy białoruskim, więc no, odruchowo odpowiada się w danym języku. No więc, a ty odpowiedziałeś, to znaczy jest to twój język narodowy, więc jesteś Białorusinem. Nie pytam. To jest, dochodzi do takich powiedzmy rzeczy, że jest to szkoła polska, nauczyciele polscy, wioska polska, a w spisie występuje jako białoruska. Takie różne rzeczy się pojawiały. Wracając do tej sprawy, powiedzmy, eliminacji Polaków. Litwini zabijali, Ukraińcy zabijali, natomiast Białorusini wyszli z innego, inaczej podeszli do tego. Zastosowali to, co mówili nacjodemokraci białoruscy. Oni powiedzieli tak, że w zasadzie to Polaków nie ma tutaj na Białorusi, ponieważ są to spolonizowani Białorusini. To jest jedna rzecz. Następna sprawa odnośnie katolików. To nawet jest tam chyba w 23 roku, kiedy została wprowadzona tak zwana białorutinizacja, powrót do korzeni, jak oni mówią, to Komitet Centralny Białoruskiej Partii tych Bolszewików wprowadza takie, no powiedzmy, uwagę, zastrzeżenie czy tego, że stwierdza, że wszyscy katolicy, którzy mieszkają na Białorusi, to są Białorusini, ponieważ, ale Kościół katolicki to się nazywa Kościół Polski. To takie, prawie jak Kościół Narodowy. No, ale to są białoruski. No, ale Kościół Polski. No. Polski. To takie powiedzmy, pojawiały się różne takie niedorzeczności. Tak ogólnie to nie było, powiedzmy, jakichś tam zgrzytów między Polakami a Białorusinami. Tylko co? Tylko było to, że tak jak u Polaków, którzy mieszkali na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, oni byli wychowywani z takim podejściem pozytywizmu. To znaczy, trzeba było dobrze pracować, trzeba było wydajnie na wydajną gospodarkę rolną, żeby ta gospodarka rolna polska świeciła przykładem, żeby to było widać, że tą gospodarkę prowadzi polski szlachcic.
I dlatego pojawiały się zgrzyty po rewolucji. Dlaczego? Jakie to były zgrzyty? To znaczy tak, czasami szlachta polska, pozostałości szlachty polskiej występowały do tych urzędów, które rozdawały to ziemię, że oddać ziemię Białorusinowi to jest zmarnowana ziemia. Trzeba oddać Polakowi, bo będzie wtedy jakiś zysk. No. Natomiast tutaj, jeśli można, bo odskoczę. A tutaj pan przede mną mówił o Polakach, o powiedzmy honorze polskim. To ja przygotowując się i czytając o szlachcie, o ziemiaństwie polskim, znalazłem taką książkę wspomnienia, to jest napisał książę Pieresławski Jałowiecki, który napisał o takiej rzeczy, że po tym jak Mikołaj II był już powiedzmy pozbawiony tronu i w ogóle został tylko tam u siebie. I to się okazało, że z ochrony osobistej, z jego ochrony osobistej, gdzie tam multum tych żołnierzy, oficerów, zostało w zasadzie dwóch oficerów z ochrony osobistej. Jak Pieresławski Jałowiecki podaje, jeden to jakiś tam baron z Prybałtyki, a drugi to był polski hrabiarz zamojski. I dlaczego został? On mówi, powiedział w ten sposób. Mikołaj II jest wrogiem Polski, ale jest jedna zasadnicza rzecz. Ja jestem polskim szlachcicem, który jemu dał słowo. I polskiemu szlachcicowi nie przystoi w takim momencie, kiedy najbardziej jest mu potrzebny jakiś mu pomocnik, opiekun i tak dalej, rezygnować, odchodzić. Dlatego ja zostaję mimo wszystko. No, to odnośnie polskiej szlachty. Tam jeszcze ja chciałem powiedzieć odnośnie, no bo tak dochodzi do takich śmiesznych rzeczy, jeśli chodzi o, powiedzmy, tych Polaków, którzy z Białorusina, czy spolonizowanych Białorusinów. To nie jest to, że było. To jeszcze w dalszym ciągu jest. Jeśli się pojedzie na Białoruś, to spotka się, załóżmy mapę, gdzie Grodzieńszczyzna to jest tak, Białostoczyzna to jest ich, Wilno to jest ich i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze są i oni w dalszym ciągu uważają, że wszystko, ale to widzisz, to Stalin oddał Białostoczyźnie Polakom. No to tak, w dalszym ciągu to jeszcze u nich funkcjonuje. Natomiast przykład takiego, powiedzmy, no, jeśli już, to przy Białorusini stwierdzają i ogłaszają wszemi wobec, że Bierzyński jest to spolonizowany białoruski szlachcic, chociaż on w każdym, w jakimś tam piśmie podkreśla, że on jest polskim szlachcicem. No i jak powiemy dalej, załóżmy, no to w zasadzie ta odrodzona Białoruś była najbardziej takim jednolitym państwem. No bo powiedzmy, spolonizowany Białorusin, zgermanizowany Białorusin, zjudaizowany Białorusin, bo to będzie na przykład Szagal i tak dalej, i tak dalej. No. I teraz może powiem o powstaniu tego Polskiego Rejonu Narodowościowego. W ogóle to jest taka sprawa, że to, że się zachowali Polacy i byli, to można powiedzieć, zawdzięczać
powiedzmy Leninowi, który pchał tak zwaną no, permanentną rewolucję, która miała iść dalej i tak dalej, dalej. I przygotowywał, uważał, że jak będzie Polska Republika Rad, no to trzeba dać administrację, a więc administracja to będą przygotowani Polacy, którzy odpowiednio będą szkoleni. Tak. I drugi człowiek, który strzegł Polaków, to był właściwie dwóch. Dzierżyński i Mierzwiński. Pierwsze z to, co podawała, powiedzmy, pani Zofia Dzierżyńska w tam swoich tych pamiętnikach, pierwszy to chyba tam czekista, to było coś takiego, że kiedy zaplanowano uderzenie na Warszawę i przekroczono już Mińsk i tak dalej, armia Tuchaczewskiego szła dalej na zachód, wtedy postanowiono zlikwidować tak zwaną piątą kolumnę, czyli ten obszar i tą ludność polska, gdzie się tam mieściła w okolicy, powiedzmy, Mińska. To tam było największe skupisko i tego. A więc zlikwidować Polaków. Podobno, po tym, co się, jak się dowiedział Dzierżyński, to pobiegł na Kreml i przyblokował to. Kolejne uderzenie w Polaków było po klęsce w Bitwie Warszawskiej, a potem Niemeńskiej, to bolszewicy też chcieli zlikwidować Polaków, podjęto decyzję. No, to wtedy to, co mówię, Dzierżyńska pisze, że z sanatorium wrócił i zatrzymał to wszystko, powiedział, dopóki on żyje i Mierzwiński, to w ten sposób było, że Polacy zostali uratowani. No ale przechodząc tutaj do tego Polskiego Rejonu Narodowościowego. Polski Rejon Narodowościowy został zorganizowany, stworzony koło Kojdanowa. Tam było takie, powiedzmy, większe skupisko Polaków, ponieważ ogólnie Polacy byli rozrzuceni po całym terytorium. Więc część Polaków zebrano, część jeszcze dowieziono, żeby stworzyć jeden rejon narodowościowy. Powstały polskie szkoły, polskie instytucje, język polski został nawet uznany za językiem urzędowym w polskim rejonie w Dzierżyńsku. To było coś takiego, to był Kojdanów. Potem zorganizowano zebranie zjazd komunistów i przemianowano Kojdanów na Dzierżyńsk, a rejon narodowościowy, stworzono polski rejon narodowościowy i nazwano Dzierżyński. No wszystko było dobrze, dlatego że ten rejon znajdował się przy granicy. Miał na tyle dobrze, że dostał specjalne dofinansowanie. Ponad 1,5 miliona czy miliarda rubli. Potem dostał różne jakieś rzeczy, które nie można było zdobyć w Rosji. Na Białorusi pierwsza ta stacja maszynowa, maszynowo-traktorowa powstała właśnie w polskim rejonie narodowościowym, ale to tylko ze względu na to, żeby pokazać, jak wygląda życie na tym w polskim rejonie w stosunku do tego, że jest bardziej zmechanizowany, ma maszyny, ma jakieś tam urządzenia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj można powiedzieć tak, były szkoły polskie, były szkoły technika, było polskie technikum pedagogiczne stworzone, dlatego że było brak szkół. Nauczyciele, którzy byli z poprzednich czasów, nie odpowiadali, książki nie odpowiadały. Trzeba było wszystko, powiedzmy, pozmieniać, trzeba było zrobić coś nowego.
Pięć minut? Pięć minut jeszcze? No to ja tylko powiem o Kościele i tego, dobrze? O Kościele. Słuchajcie, kochani, to jest taka sprawa. Można bolszewikom zarzucać różne rzeczy, można, ale jedno z tego, co ja tutaj na podstawie dokumentów no, zebrałem i ustaliłem, to jest jedna rzecz. Oni mieli jakąś taką wizję, którą chcieli zrobić i tworzyli prawo, które nigdy nie było jednoznaczne, które można było w różny sposób interpretować. Można było tak, można było siak, można było inaczej. Ewentualnie jeszcze jedna rzecz. Potrafili stworzyć nowe zasady. To znaczy, takie powiedzmy, jak był podpisany przez Trockiego i z Niemcami pokój. No bo tam jak już weszli na Ukrainę. Ale zaraz następnego dnia, czy tam za kilka dni, zebrał się komitet centralny i napisał taką umowę, czy jakiś dekret uchwalił, że wszelkie umowy, nawet międzynarodowe, które będą skierowane przeciwko władzy radzieckiej, ludu pracującego i tak dalej, są nieważne. Na przykład drugą z taką rzeczą, co się można spotkać, to jest tak. Wydaje się dekrety po 3-4 tygodniach, czy powiedzmy, niech będzie miesiąc czasu, daje się tak zwaną instrukcję do tego, bo najpierw trzeba zobaczyć, jaka jest reakcja ludzi, a potem daje się instrukcję. Jak była taka rzecz jak, powiedzmy, proces księży w Mińsku. Chodzi o tą, że trzeba było oddawać precjoza, wszystkie rzeczy do, powiedzmy, bo to jest własność ludu pracującego. No i tutaj jest taka sprawa, tu Kościół powołuje się na prawo kanoniczne, ci natomiast się powołują tak, a wreszcie mówią, jest taka rzecz, my stosujemy tak zwane nieburżuazyjne tłumaczenie prawa, tylko nasze proletariackie, robotnicze tłumaczenie prawa. I to jest, to jest tak. Tak trzeba postępować. A więc w każdym momencie, w każdej chwili można było to w jakiś sposób obejść. Ja tutaj mam jeszcze, powiedzmy, takie o Kościele katolickim jeszcze inne rzeczy. Na przykład mandat to znaczy ja mówię przykład postępowania zgodnie z prawem. No powiedzmy mandat, który można było nałożyć, no bo trzeba było nałożyć, bo jakiś tam powiedzmy związek religijny nie zapłacił, czy tam coś się stało. Mandat zgodnie tam tego, żeby nie było tego, to wystawiano mandat. No mandat na przykład, tutaj ja znalazłem mandat w wielkości chyba 150 rubli czy coś takiego, a 150 rubli w owym czasie, tak z złotem, to była chyba stodoła 100 na 60 metrów. No ale zgodnie z prawem mandat dali. No, nie zabrali, tylko mandat dali. I tak to mniej więcej wygląda. Natomiast, i tu jest więcej takich ciekawostek, powiedzmy, odnośnie Kościoła katolickiego, w jaki sposób. I trzeba wziąć pod uwagę, że ludność polska cały czas była pod obserwacją. Ja tutaj mam, powiedzmy, takie są, powiedzmy, raporty tych do Kaganowicza, do jakichś tam wyższych oficerów GPU, jak występują, co robią, jak postępują Polacy, jak postępuje Kościół katolicki. Natomiast jeśli chodzi o
tutaj o operację polską NKWD, tutaj ludziska no, starają się zdobyć te rzeczy, ale odnośnie operacji polskiej NKWD to nie ma. Nie ma materiałów, powiem szczerze, ja nie udało mi się zdobyć. Ja tam powiedzmy znalazłem tylko taką rzecz, jak z tych, których takich istotnych. Pani profesor Praćko, która jako jedna z pierwszych napisała opracowanie, ona dawała przykłady i w swoich dokumentach, że Polacy z Polskiego Rejonu Narodowościowego z Dzierżyńska byli rozstrzeliwani i mordowani w Kuropatach, co przeciwko temu występują Białorusini i mówią nieprawda, bo to tylko są chłopi białoruscy, nic poza tym. No a pani profesor Praćko, ta pierwsza, jedna z pierwszych, ona miała te dokumenty, opisywała. A poza tym z Dzierżyńska do Kuropat to jest 30 kilometrów. Tu są zamontowane, to znajdują się lista Polaków rozstrzelanych w czasie operacji polskiej NKWD. Ja to przetłumaczyłem, opracowałem, są z nazwiska, kto jest, jaki zawód, z jakiego paragrafu, no i jeszcze. Dużo ciekawych rzeczy. W każdym razie... Ja myślę, że po pierwsze, panie Andrzeju, tak. W tym tekście, który będziemy publikować, pan może pewne wątki jeszcze troszeczkę rozwinąć, więcej niż pan powiedział. Po pierwsze, a po drugie, tak jak mówiłem, w przyszłym roku będzie kolejna konferencja dotycząca kresów. Wiem, że pan bada też okres II wojny światowej i powojenny. Okazuje się, że w archiwach są, to znaczy, nawet na temat zbrojnego, tak, oporu przeciwko władzy sowieckiej. Udało mi się. Proszę Państwa, to jest tak, ja teraz będę stosował jedną zasadniczą rzecz. Po prostu powiedziałem sobie, Andrzej, masz misję do spełnienia, czyli masz ciągnąć wszystko do kraju. Proszę Państwa, ja miałem o szlachcie, o ziemiaństwie, a mi się trafiła mapa kontruderzenia rosyjskiego w czasie, powiedzmy, około 1939 takiego roku. Miałem tą mapę w ręku. I powiedziałem, przecież to nie mój temat, ja mogłem to, a mogłem. Potem, co jeszcze, no, są różne opracowania, są różne tematy, ale to trzeba wejść, siedzieć i tego. Nie można pojechać na dwa, na trzy dni, to trzeba pojechać na kilka tygodni, na kilka, ja siedziałem półtora roku i mnie się udaje. I jedno, co wiem, to ja myślę zorganizować trochę pieniążków i wyjechać do Witebska. Dlaczego? Dlatego, że jak była II wojna światowa i po II wojnie światowej, znaczy po agresji Niemców, to po prostu wszelkie archiwa zostały wywiezione w głąb Rosji. A potem zostały z Rosji przywiezione i złożone w Witebsku. I nie wszystkie dokumenty dotyczące Polaków są w Mińsku. I moi znajomi mówili, Andrzej, ty jedź po prostu do Witebska, tam są materiały. A to od Witebska jest około 200 km i ten, kto przyjedzie do Mińska, to przyjedzie na Białoruś, to załatwi sprawę w archiwach tych, a nie pojedzie tam dalej. No. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą... Przepraszam, że tak. Dziękuję bardzo.